26 stycznia wspominamy świętego Stefana Hardinga, opata. Zakon Cystersów powstał 21 marca 1098 roku we Francji. Założyli go zakonnicy benedyktyńscy, którzy chcieli ściśle powiązać regułę świętego Benedykta z Nursi z ascezą i ideałem życia eremickiego. Byli wśród nich święci Robert z Molem, Alberyk i Stefan Harding. Osiedli oni w klasztorze w Citeaux. Stefan Harding urodził się w 1059 roku w Merriott w Anglii. W Dorset, w opactwie benedyktyńskim, zdobył staranne wykształcenie. Po kilku latach porzucił klasztor i udał się do Szkocji. Stamtąd ruszył do Francji. Pielgrzymując po niej, trafił do Molem. Tam wstąpił do opactwa benedyktyńskiego, a w 1098 roku przyłączył się do Roberta i Alberyka i wspólnie utworzyli nową fundację w Citeaux. W 1109 roku, po śmierci Alberyka, Stefan został trzecim opatem tego klasztoru. Reguła Alberyka zatwierdzona przez papieża Paschalisa II okazała się jednak zbyt trudna, a klasztor praktycznie opustoszał. Dopiero przybycie świętego Bernarda z Clairvaux wraz z 30 nowymi kandydatami do nowicjatu pozwoliło odrodzić się wspólnocie. Stefan wprowadził też obowiązek odbywania corocznie kapituły generalnej w Citeaux i zależności filialne pomiędzy klasztorami. Na mocy decyzji opata klasztoru, w którym zebrało się odpowiednio wielu zakonników, część z nich mogła utworzyć nowy klasztor podległy dotychczasowemu. Stefan usiłował zrewidować tekst Wulgaty. W 1133 roku ze względu na wiek zrezygnował z urzędu. Zmarł 28 marca 1134 roku. W 1623 roku kanonizował go papież Grzegorz XV. Módlmy się. Boże, Ty nam dałeś w świętym Stefanie Opacie wzór ewangelicznej doskonałości. Spraw, abyśmy wśród zmiennych kolei życia całym sercem umiłowali sprawy niebieskie. Przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Wszyscy święci, święte Boże, bądź nam.